ukochani przez przychodzącego Pana, siostry i bracia. Może dzisiaj odwrotnie. Wczoraj zakończyłem na cytacie z adwokacji papieskiej, a dzisiaj kazanie rozpocznę od jednego ze zdań dokumentów Franciszka. Rozdział drugi, Ewangelium Gaudium, czyli radość z Ewangelii. Mówi, każde dobro szuka ekspansji. Żyć na wyższym poziomie, ale nie z mniejszą intensywnością. I zdanie ostatnie, ewangelizator nie powinien mieć zawsze grobowej miny. Naświetlę szybko kontekst pierwszego czytania z księgi Izajasza. Był pewien władca, wobec którego Izraelici żywili olbrzymią nadzieję. Jego ojciec był władcą, może nie pasywnym, ale nie do końca oddany. Naród Judy miał swojego wroga. Asyryjczycy byli potężnym mocarstwem, które to w tamtych czasach Izajaszowych tłamsiło i deptało inne, mniejsze państwa i narody. Naród izraelski był nieustannie w tamtym okresie historii uciemiężony przez Asyryjczyków. Żywiono nadzieję, że nowy władca nie postąpi w sposób głupkowaty, że nie będzie zawierał żadnego przymierza z innymi państwami, żeby tworzyć koalicję przeciwko Asyryjczykom, bo wydawało się to rzeczywiście beznadziejne. I tenże nowy monarcha na początku z nikim się nie zaprzyjaźniał przeciwko Asyryjczykom, gdyż słuchał proroka, między innymi proroka Izajasza, który mówi: władco, czekamy na sygnał Pana Boga. On da nam znak, kiedy należy wystąpić przeciwko Asyryjczykom. Ale niestety władca nie był cierpliwy. I po jakimś czasie niestety tę nieszczęsną koalicję przeciwko Asyryjczykom zawarł. Potężne państwo zemściło się do tego stopnia, że choćby w samej Jerozolimie mieszkańcy tego świętego miasta żyli jak na szpilkach, oczekując swojej śmierci, bo Asyryjczycy pokonali wszystkie państwa, które stanęły w opozycji do Asyryjczyków. Biedny Izajasz załamał się poniekąd, mówiąc: tak liczyliśmy na tego władcę, a on nie posłuchał Pana Boga, zrobił po swojemu, ale Izajasz był dobrym ewangelizatorem. Nie miał posępnej miny, nie przybierał postawy grobowej, nie załamywał się, tylko robił swoje. I wtedy napisał ten tekst, który dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Pewnego dnia, mówił Izajasz, wyrośnie łóżka z pnia Jessego, a Asyryjczycy skosili monarchię izraelską. Niemalże ją wytępili, wyludnili mnóstwo części królestwa Judy. To piękne drzewo izraelskie straciło swój urok. Wszystkie krzewy zostały przycięte przez Asyryjczyków. Wydawało się to już beznadziejne. Nasze państwo nie ma przyszłości. A Izajasz mówi: kochani, zobaczycie, że z tego dnia Asyryjczycy nasze drzewo rozdalili, odcięli, ale został pień. To jest pień Jessego. Jesse, ojciec naszego króla Dawida. Z tego dnia wyrośnie łóżka. Będzie nadzieja. Nie traćcie wiary. Mimo że nasza sytuacja jest rzeczywiście katastrofalna, zobaczycie, że kiedyś uratuje nas Mesjasz, przyjdzie Emanuel, wypuści się odrość z jego korzenia i spocznie na nim Duch Pana. Ewangelizator nigdy nie traci nadziei, mimo że ci, którzy go do tej pory słuchali, zrobili, może nawet nie tak przeszło, ale źle, jak obu władca izraelski. Dlaczego Izajasz miał być stanem na to? Zobaczmy, że dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus też się rozladował. Dlaczego? Ponieważ przyszli do Niego uczniowie, których wcześniej posłał na misję, a oni przybiegli do Jezusa z radością, mówi ewangelista Łukasz, i mówili: Panie, wyrzucaliśmy złe duchy, ludzie się nawracali. Jak Jezus to usłyszał, powiedział: cieszcie się bardziej, że wasze imiona są zapisane w Królestwie Niebieskim. A sam odszedł na modlitwę i dzisiaj słyszeliśmy ten fragment w Ewangelii, że się rozradował w Duchu Świętym. Jego twarz się uśmiechnęła, bo zobaczył, że jego uczniowie, posłuchając go wcześniej, wyszli do innych, mówili im o Ewangelii, wrócili pełni radości.
Jezus zobaczył, że szczęście w człowieku jest wtedy, gdy słucha w 100% Pana Boga. Izajasz, wracamy na chwilę jeszcze do niego, bo on nie musi kończyć, bo on nie umija. Izajasz też miał radość. Dlaczego? Kiedyś powiedział to w sposób fantastyczny, cudowny teolog Gardner, mówił coś takiego. Idę za Panem Jezusem, idę, jestem coraz bliżej Niego, ale nigdy Go nie mogę dotknąć. No pędzę za Nim, wydaje mi się, że już jestem bliziutko, wyciągam rękę i znowu Go nie mogę dotknąć. Ciągle mi się wymyka spod moich dłoni, ale gdy się odwracam do tyłu, widzę, że On cały czas był ze mną. Jak nie stracić radości w tym świecie? Nawet wtedy, gdy Pana Boga ludzie nie słuchają, gdy po ludzku tracimy nadzieję, iść za Jezusem. Ciągle nam się będzie wydawało, że go dotkniemy, ale go nie mamy, bo miłość nam ciągle ucieka. Ale gdy się odwracamy w przeszłość, widzimy, że obecność była cały czas z nami. I dlatego nie tracimy nadziei, nie tracimy radości. Bo kiedyś Pan spełni swoje obietnice. Przyleci Duch Boży i spocznie natychmiast z tego. Zobaczcie, siostry, bracie, co to za paradoks. Wiatr przestanie być wiatrem wtedy, gdy się zatrzymuje. A dzisiaj Izajasz mówi, że ten wiatr w Duchu Świętym spocznie. Co za paradoks. I on nadal będzie wiatrem, który da życie. Czasami boimy się posłuchać Pana Boga, bo mówimy, ja przestanę być sobą, gdy Cię nie posłucham. Wiatr tutaj w Księdze Izajasza słucha Chrystusa, spoczywa na korzeniu, na tylu i nadal jest sobą. Słuchaj Pana Boga, nawet jak będzie się Tobie to wydawało dziwne, nawet jak będzie Ci się wydawało, że to Ci odbierze Twoją naturę. Słuchaj Boga, a zobaczysz, że kiedyś doświadczysz